Tajemnice III Rzeszy. Architekt Hitlera. Kolonia słynie ze średniowiecznych kościołów i targów oraz z aukcji dzieł sztuki. Ale w 1981 roku pewien człowiek przyjechał tu nie po to, by coś kupić, lecz by sprzedać. Negocjacje odbywały się w tajemnicy. Sprzedający był znaną postacią i chciał zachować anonimowość. Dom aukcyjny nie nadawał sprawie rozgłosu z jeszcze jednego powodu. Cenne obrazy pozyskano w czasach nazistów. Prawdopodobnie od żydowskich właścicieli, którzy zostali zmuszeni do sprzedania swojej własności. Anonimowy sprzedający zarobił około 1 000 000 marek niemieckich w gotówce. Mistrz przetrwania znowu trafił w dziesiątkę. Był to lojalny architekt oraz minister uzbrojenia i amunicji III Rzeszy. Albert Speer był ulubieńcem Hitlera. Uważano nawet, że będzie jego następcą. Speer nadawał pęd niemieckiej machinie wojennej dzięki niewolniczej pracy i systemowi obozów koncentracyjnych. Przez całe długie życie grał rolę niewinnego obserwatora i dobrego nazisty. Dzięki temu uniknął stryczka. Gdyby sędziowie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze wiedzieli o nim tyle, co my dziś, sądzę, że dołączyłby do grona najważniejszych zbrodniarzy wojennych, którzy zostali skazani na śmierć. Albert Speer był przebiegłym mistrzem przetrwania. Miał niewiarygodne szczęście. Jego występ w Norymberdze był olśniewający. Moim zdaniem wywiódł oskarżycieli w pole. Udawał skruchę. Twierdził, że nie jest za nic osobiście odpowiedzialny. To on utrzymywał III Rzeszę na powierzchni. Nadawał jej pęd, co czyni go odpowiedzialnym za wszystkie zbrodnie popełnione w tamtym okresie. Sfabrykował i rozpowszechnił swoje pamiętniki z czasów rządów nazistów i zbił na nich fortunę. Jego błyskawiczna kariera w okresie reżimu Hitlera rozpoczęła się w 1933. 28-letni Speer został architektem dyktatora. Miał urzeczywistnić pompatyczne plany i wizje Hitlera. To, co panowie widzieli, jest dopiero zalążkiem bardzo dużego kompleksu, który wybudujemy w ciągu najbliższych kilku lat. Jego pierwszym ważnym zadaniem było zaprojektowanie terenu, transparentów i oświetlenia na wielki zjazd NSDAP w Norymberdze w 1934 roku. Pokaz Alberta Speera spełnił oczekiwania Hitlera. Architekt stał się zaufanym człowiekiem Führera. Niewielu cieszyło się takimi względami. Później Speer powiedział, jeśli w ogóle można powiedzieć, że Hitler miał przyjaciela, to byłem nim ja. Po Norymberdze miały przyjść bardziej odpowiedzialne zadania. W 1937 roku Hitler powierzył swojemu architektowi przebudowę Berlina. Profesor Speer kierował największym przedsięwzięciem budowlanym w historii. Przechwalał się, że wybudował nową kancelarię Rzeszy w ciągu zaledwie roku. Ambitny architekt rozkoszował się swoją pozycją i władzą. Hitler był diabłem albo istotą najbliższą diabłu, jaką ludzkość wydała na świat. A Speer podpisał pakt z tym diabłem. Z pewnością zauważył, że program Hitlera nie był doskonały. Ale stwarzał znakomitą okazję dla odpowiednio przygotowanego człowieka. I on z niej skorzystał. Speer spełniał zachcianki Führera. Zasłynął jako świetny organizator i budowniczy. Miał zostać architektem wymarzonego miasta Hitlera o nazwie Germania. Miała to być światowa stolica Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Dyktator chciał przebudować Berlin, a Albert Speer kierował tym projektem. Germania miała być olśniewającym pomnikiem nazizmu. Miała przyćmić Londyn i Paryż. W tym mieście nie było miejsca dla Żydów ani innych wrogów Rzeszy. Podczas przebudowy zniszczono ponad 20 tysięcy żydowskich mieszkań. Wysiedlono około 100 tysięcy osób. Historyk Heinrich Schwendemann jest pewien, że Albert Speer ponosił odpowiedzialność za tak zwaną dejudaizację Berlina.
Moim zdaniem decydującym czynnikiem były jego stosunki z SS. Ludzie Speera wydawali polecenia, informowali, które mieszkania i domy trzeba będzie zburzyć. Potem deportowano żydowskich mieszkańców. Była to pełna współpraca i Speer nie mógł o tym nie wiedzieć. To niemożliwe. Albert Speer skazał tysiące ludzi na uwięzienie w obozach koncentracyjnych i pewną śmierć. Wykorzystywał więźniów do niewolniczej pracy. Wiemy, że Speer odwiedzał obozy koncentracyjne. W Mauthausen na własne oczy widział zbrodnie, jakich dokonywano na więźniach. Do Oświęcimia wysłał tysiące ton stali przeznaczonej na budowę zakładów produkujących syntetyczną benzynę, w których zatrudniano więźniów z obozu. Nie mógł nie wiedzieć o tym, że w okolicy są obozy, a ludzi zmusza się do niewolniczej pracy. Albert Speer był świadkiem wielu wydarzeń. Po podboju Francji to właśnie on pozował u boku Führera przed wieżą Eiffla. Ulubieńcy Hitlera mogli się nieźle obłowić na terenach okupowanych. Speer zaczął kolekcjonować dzieła sztuki. Dokumenty dowodzą, że wielu Żydów i innych ofiar nazistowskiej przemocy musiało przed ucieczką sprzedać swoje mienie. Innych po prostu okradano. Wśród zdobyczy znalazły się cenne obrazy. Dla Speera nie miało znaczenia to, że obrazy pochodzą z prywatnych kolekcji Żydów. Nie był tak nieokrzesany i ostentacyjny jak Göring. Był bardziej subtelny, ale nie miało dla niego znaczenia, czy dzieła sztuki zostały legalnie poddane aryzacji, czy też pokątnie sprzedane na aukcji. Dla Speera nie miało znaczenia to, że obrazy pochodzą z prywatnych kolekcji Żydów. Speer został jednym z głównych nabywców pozyskanych dzieł sztuki. Korzystał nawet z usług głównego dostawcy Hitlera, Karla Haberstocka, który słynął z tego, że nie przejmował się pochodzeniem zdobyczy. Od 1938 roku profesor Speer kupił od niego 6 wczesnoromantycznych obrazów. Znalazły się wśród nich włoski krajobraz pędzla Jakoba Filipa Hacketa oraz na pontyjskich błotach pędzla Arnolda Bocklina. Speer był jednym z zarządców niemieckiej gospodarki. Doskonale wiedział, co się dzieje wokół niego. Zdawał sobie sprawę, że dzieła sztuki, które kupuje, pochodzą prawdopodobnie z żydowskich kolekcji. Z pewnością nie miał żadnych złudzeń. Kariera Alberta Speera nabrała tempa, a jego kolekcja rozrosła się wraz z postępującą ekspansją III Rzeszy. W lutym 1942 roku Speer został ministrem uzbrojenia i amunicji. Wkrótce uzyskał niezwykłą władzę. Był nie tylko zwykłym architektem, zorganizował i utrzymywał na wysokich obrotach całą nazistowską gospodarkę. Speer był bliskim współpracownikiem Hitlera, armii i SS, niezwykle ważną postacią nazistowskiego wysiłku wojennego. Dzięki niemu wojna mogła trwać, a dopóki trwała, w obozach koncentracyjnych ginęli ludzie. Na nowym stanowisku Speer został gwiazdą. Wydawał się uzdolnionym organizatorem. Wydajność produkcyjna rosła nawet wtedy, gdy Niemcy ponosili największe straty, ale te pozorne sukcesy odnosił kosztem ludzkiego życia. Speer wiedział, że praca przymusowa i niewolnicza miała kluczowe znaczenie dla gospodarki Niemiec. Bez skrupułów wykorzystywał niewolników w kontrolowanych przez siebie fabrykach. Minister uzbrojenia osiągał wyznaczone cele dzięki jeńcom z obozów koncentracyjnych i ludziom z terenów okupowanych, skazanych na przymusową pracę. Byli dla niego tanią i łatwą do zastąpienia siłą roboczą. To kolejny dowód na to, że Speer był kluczowym graczem i hitlerowskim człowiekiem sukcesu.
Nie tylko o wszystkim wiedział, ale był bezpośrednio zaangażowany. Był najgorszym ze zbrodniarzy, być może nie licząc Himmlera. Albert Speer pozostał u boku Hitlera aż do ostatnich dni wojny. Po ucieczce z ruin Berlina musiał się zatrzymać w jednym ważnym miejscu. Odwiedził wiejską posiadłość w Brandenburgii. W młodości odrestaurował to miejsce dla przyjaciela rodziny Roberta Franka. Robert przechowywał cenną kolekcję Speera, która liczyła około 30 obrazów. Armia Czerwona była coraz bliżej, a minister uzbrojenia i amunicji za wszelką cenę chciał uratować swoje dzieła sztuki. Gdyby obrazy przechwycono, mogłyby się stać niebezpiecznymi dowodami łączącymi Speera z ich poprzednimi żydowskimi właścicielami. Nocą 23 kwietnia 1945 roku Speer osobiście nadzorował usunięcie kolekcji. Albert Speer z całą pewnością należał do skorumpowanej nazistowskiej elity, którą można nazwać kleptokracją. Speer był jednym z kleptokratów. Zebrał sporą kolekcję dzieł sztuki. Po zakończeniu wojny uznano, że dzieła te zaginęły lub zostały zniszczone. Twierdzenie to wydawało się prawdopodobne, jak wiele innych kłamstw Speera. Zaginione obrazy nie uległy zniszczeniu. Były bezpiecznie przechowywane w Commerzbanku w Hamburgu pod nazwiskiem Roberta Franka. Dwa tygodnie przed kapitulacją Niemiec Albert Speer potajemnie ukrył swoją kolekcję pod obcym nazwiskiem. Był to pierwszy taki wyczyn umiejętnego manipulatora. Był nie tylko mistrzem przetrwania i oportunistą. Potrafił manipulować ludźmi, czego przykładem może być jego kolekcja dzieł sztuki. Speer ocalił swoje obrazy, ale w 1946 roku musiał jeszcze ocalić siebie. W Norymberdze stanął przed sądem wraz z innymi przywódcami nazistowskich Niemiec. Przekonał oskarżycieli, że był artystą nieświadomym faktów. Wydawało się, że lekceważy swego byłego mistrza. Jaka była decyzja Hitlera? Postawił na całkiem bezużyteczny kompromis. Często tak robił. Inni oskarżeni patrzyli z wściekłością na to, jak ulubieniec Führera, o którego wszyscy byli zazdrośni, ratuje własną skórę. Albert Speer był jedynym wysokiej rangi nazistą, który przyznał się do ogólnej odpowiedzialności za nazistowskie zbrodnie wojenne, ale nie do osobistej winy. Jego życie wisiało na włosku. Albert Speer, niewinny. Sędziowie dali się nabrać. Speer jako jedyny z oskarżonych okazał skruchę. Pozostali nie byli do tego skłonni. Moim zdaniem właśnie to go ocaliło. Inaczej zostałby powieszony. Po uniknięciu stryczka człowiek, którego dawniej typowano na następcę Hitlera, został skazany na 20 lat pozbawienia wolności i osadzony w więzieniu Spandau. Ważny nazista został więźniem numer 5. 3 lata po zakończeniu wojny amerykański śledczy wypytywał go o kolekcję dzieł sztuki. Jako śledczy zawsze powtarzam sobie, że odpowiedź przesłuchiwanego, nawet jeśli wydaje się wiarygodna, wcale nie musi być zgodna z prawdą. Speer kłamał. Powiedział, że ma tylko niewielką kolekcję, a po 1937 roku nie wszedł w posiadanie żadnego dzieła sztuki. W rzeczywistości aż do 1940 roku kupował obrazy od głównego dostawcy Hitlera, Karla Haberstocka. Haberstock okradał żydowskich marszandów i kolekcjonerów z całej Europy. Pozyskał od nich jedne z najwspanialszych dzieł sztuki. Sprzedawał je przywódcom nazistowskich Niemiec, tworzącym swoje prywatne kolekcje. Albert Speer był jednym z jego najważniejszych klientów.
1 października 1966 roku wyszedł na wolność. Obok ukrytej kolekcji miał jeszcze inne źródło dochodów – swoje pamiętniki. Zwolnienie Szpera było dziennikarską sensacją. Architekt Hitlera wiedział, jak zbić na tym fortunę. Szper umiał przekazywać informacje. Miał sporo czasu, by dopracować swoje alibi. Znalazł na to idealny sposób. Przyjmował część odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy, ale nie obarczał winą siebie osobiście. Moim zdaniem wiedział, że przemawia w imieniu wszystkich Niemców, którzy przeżyli hitlerowski reżim. Mówił im to, co chcieli usłyszeć, a ludzie nagradzali go, kupując jego książki i oklaskując go w czasie publicznych wystąpień. Niektórzy uważają, że Szper chciał nie tylko sprzedawać książki, ale również oczyścić swoje nazwisko. Pod koniec życia jego głównym celem stało się wymiganie i oczyszczenie z win. Chciał uchodzić za dystyngowanego i wykwintnego Niemca. Podobnie zachowywał się w Norymberdze i dlatego oskarżyciele odnieśli wrażenie, że nie był tak zepsuty jak pozostali i nie zasługiwał na stryczek. Jak widać, po 20 latach więzienia nadal wyglądam całkiem nieźle. Zajmował wyjątkową pozycję. Cieszył się opinią uczciwego człowieka i dobrego nazisty. Zamierzał to wszystko wykorzystać. Wiele osób przeprowadzało z nim wywiady, dzięki czemu wzmacniał swój wizerunek porządnego człowieka. Opinia dobrego nazisty przynosiła znaczne dochody. 6 tygodni po zwolnieniu z więzienia Spandau, Szper otrzymał 50 tysięcy marek za wywiad na prawach wyłączności. Udawał skruszonego nazistę. Powiedział: nie uda mi się zrzucić ciężaru, który nakłada na mnie skala tych zbrodni. Wielokrotnie powtarzał, że myślał o zabiciu Hitlera. Wyjaśniał, dlaczego z nikim nie rozmawiał o szczegółach tego planu. Nieudane próby zamachu mają tendencję do tego, by je ośmieszano. Dlatego o planie zabicia Hitlera wspomniałem jedynie krótko podczas procesu w Norymberdze. Te twierdzenia były zgodne z dowodami, jakich Szper dostarczył 20 lat wcześniej. Czy chciał pan samodzielnie zrealizować plan zamachu? Dlaczego to się panu nie udało? Nie chciałbym zagłębiać się w szczegóły. Była to część planu stawiania siebie na piedestale. Opowiadał o tym, jak w styczniu 1945 roku chciał wpuścić trujący gaz do systemu wentylacyjnego bunkra, ale nie mógł znaleźć drabiny i pokonać muru. Jego rywal, architekt Hermann Giesler, dziwił się, że drugi najpotężniejszy człowiek w III Rzeszy nie mógł znaleźć drabiny. Skoro rzeczywiście planował zabić Hitlera, to dlaczego po prostu nie wyjął pistoletu i nie zastrzelił go? Były organizator państwa Hitlera i przemysłowy boss przez wiele lat dopracowywał swoje pamiętniki. Przyznał się do odpowiedzialności, ale nie do winy. Jego książki stały się bestsellerami. Była to dopracowana, sensacyjna produkcja. W owym czasie nie istniała druga taka książka. Nadal nie istnieje. Szper był kluczową postacią w III Rzeszy. Znał Hitlera i mógł ujawnić wiele tajemnic. Umiał tworzyć mity na temat swojego życia i tego, jak się zachowywał w okresie rządów Hitlera. Napisał wersję roboczą swojej autobiografii, co dało mu przewagę i umożliwiło przedstawienie siebie jako idealisty, który nie przyznaje się do winy. Były minister uzbrojenia i amunicji zdobył kolejną fortunę. Zbudował ją na kłamstwie i półprawdach. Twierdził, że w ostatnich dniach wojny odwiedził wiejską posiadłość przyjaciela bez żadnego powodu lub celu.
W rzeczywistości ratował obrazy, które prawdopodobnie zrabowano Żydom lub zostały przymusowo sprzedane. Szper dawał do zrozumienia, że nie wie nic o dziełach sztuki należących do Żydów. Nie znał szczegółów dotyczących Holokaustu. Szper nigdy nie okazał żalu z powodu losu, jaki spotkał Żydów. Po prostu o tym nie rozmawiał, chociaż radzono mu, żeby to robił. W ten sposób mógł poprawić swój wizerunek, a jego historia byłaby bardziej wiarygodna dla słuchaczy z zachodnich Niemiec i z zagranicy. Mógł przyznać, że wiedział o losie Żydów i wyrazić żal z tego powodu. Zaufanym Szpera był Rudolf Wolter. To on prowadził interesy byłego ministra podczas jego pobytu w więzieniu. Był zaniepokojony tym, jak Albert odmalowuje swoją postać. Wyraźnie dał do zrozumienia, co sądzi o wybiórczych wspomnieniach swojego przyjaciela. Drogi Albercie, bezsilnie gryzę wieczne pióro targane sprzecznymi emocjami. Z jednej strony czuję dawną przyjaźń, a z drugiej podświadome obrzydzenie. Trudno sobie wyobrazić bardziej chwytliwy, zmyślony kryminał. Szper denerwował Woltera i wielu innych przedstawicieli dawnego reżimu. Ciągle powtarzał, że zbrodnie III Rzeszy to hańba, a on ponosi tylko częściową odpowiedzialność. Wszyscy chcieli, żeby już przestał o tym mówić. Ale Szper nadal grał rolę skruszonego nazisty. Udoskonalił ten wizerunek z pomocą pisarza Joachima Festa, który w tym samym czasie pisał biografię Adolfa Hitlera. Albert Szper był dla niego ważnym źródłem informacji. Hitler rozumiał, że musi utrzymać swoje plany w tajemnicy. Powinienem zdać sobie z tego sprawę, ale żyłem w nieświadomości. Moją ucieczką były rysowane przeze mnie plany. Do dziś czuję się częściowo odpowiedzialny za Auschwitz. W 1971 roku na wizerunku dobrego nazisty zaczęły się pojawiać rysy. Historycy zaczęli sugerować, że Szper był obecny podczas słynnego przemówienia Himmlera w Poznaniu, w którym szef SS szczerze wyraził się na temat losu Żydów żyjących w III Rzeszy. Trzeba było podjąć trudną decyzję o starciu tego narodu z powierzchni ziemi. Albert Szper miał alibi. Podobno opuścił wiec przed przemówieniem, ale Himmler zwrócił się bezpośrednio do Szpera. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z członkiem partii, Albertem Szperem. Ty nie możesz nic na to poradzić. Te słowa obarczały winą wszystkich obecnych. Przemówienie dowodzi, że wszyscy wiedzieli o planowanym Holokauście i ponoszą za niego odpowiedzialność. Szper koniecznie chciał dowieść, że opuścił zebranie w Poznaniu, zanim Himmler zabrał głos. Czy Albert był obecny przy tym przemówieniu w Poznaniu? Sporo czasu poświęcił na to, by dowieść, że go tam nie było. Oczywiście był w Poznaniu, ale opuścił akurat to przemówienie, bo musiał wyjść. To wszystko jest grubymi nićmi szyte. Był główną podporą wysiłku wojennego. Wykorzystywał jeńców z obozów koncentracyjnych do niewolniczej pracy. Wiedział, co się działo z Żydami. Nieważne, czy był obecny przy przemówieniu Himmlera. Był w pełni odpowiedzialny za zbrodnie państwa nazistowskiego. To niebywałe, że udało mu się z tego wyłgać. O Ronaldzie Reaganie mówiono, że był człowiekiem z teflonu. Być może Szper również był taki. Nic się do niego nie kleiło. Ale być może coś jednak utkwiło w jego sumieniu.
Albert Speer szukał pocieszenia i samotności w klasztorze benedyktynów, który regularnie odwiedzał. Ojciec Athanasius Wolff zdobył zaufanie zbrodniarza wojennego. Kiedyś powiedział: ojcze, rozumiem, dlaczego ludzie nie chcą ze mną rozmawiać. Wielu rzeczy nie powiedziałem lub powiedziałem je niewłaściwie. Rozumiem, dlaczego ludzie nie chcą mi podawać ręki, bo nie mówiłem wszystkiego. Mam nadzieję, że istnieje miłosierdzie Boże. Nagle w naszej rozmowie pojawił się Bóg. W odróżnieniu od niezliczonych ofiar niewolniczej pracy, Albert Speer mógł znaleźć ucieczkę w religii. Zanurzał się w samotności i ciszy, ale nawet w klasztorze nie potrafił się otwarcie przyznać do zbrodni wojennych. Chciał powiedzieć, że o niczym nie wiedział, a jednocześnie twierdził, że gdyby nawet wiedział, i tak nie mógłby nic zrobić. Stara się o tym nie myśleć, żeby móc działać. Z jednej strony przyznawał się do winy, a z drugiej wypierał się jej. Wydaje się, że architekt Hitlera i minister uzbrojenia szukał nie tylko duchowej pociechy. Wnętrze klasztoru przypominało mu więzienie, w którym spędził 20 lat. Klasztor był trochę podobny do Spandau. W swojej biografii Speer napisał, że miał sen, w którym wrócił do więzienia, a dyrektor powitał go we wrotach słowami: miło, że wróciłeś do domu. Większość materiałów do książek, które uczyniły go bogaczem, Speer spisał w alianckim więzieniu w Berlinie. Wojna się skończyła, a Speer ocalił życie i ukrytą kolekcję około 30 cennych obrazów, które kupił od podejrzanych nazistowskich handlarzy. Były bezpiecznie przechowywane w banku w Hamburgu pod nazwiskiem zaufanego człowieka, Roberta Franka. Robert napisał do innego przyjaciela Speera: 2/3 obrazów to kradzione dzieła. Mieliśmy z nimi sporo kłopotów, bo część należała do Żydów. Twój Robert Frank. Przetrzymywany w więziennej celi, Albert Speer nie mógł odzyskać kolekcji, którą ocalił w ostatnich dniach wojny. Tak pisał do swojego adwokata. Obawiam się, że jeśli po zwolnieniu spróbuję odzyskać cenną kolekcję obrazów, wywoła to gwałtowną reakcję opinii publicznej. Mimo ryzyka skandalu, Albert Speer sprzedał swoją historię na całym świecie w formie książkowej oraz występując w telewizji. Wydawało się, że podoba mu się rola gwiazdy i skruszonego nazisty. Dzięki międzynarodowej sławie stał się reprezentacyjną postacią dla zachodnich Niemiec. Był przykładem na to, jak szaleniec Hitler wykorzystywał Niemców. Ich talenty i pomysły wykorzystywano w zły sposób. Teraz wszyscy to rozumieli i było im przykro, ale nadeszła pora, by ruszyć przed siebie, zostawić przeszłość. A najlepszą w tym celu wersję przeszłości przedstawiał Albert Speer. Ostateczne rozwiązanie było tajemnicą. Ja również o niczym nie wiedziałem. Nie poinformowano mnie o tym, co się dzieje, ale miałem pewne przeczucia. Tkwiła we mnie jakaś niepewność. Eksterminacja Żydów pozostawiła we mnie uraz, który zostanie ze mną na zawsze. Często myślałem o tym, że to brzemię już nigdy mnie nie opuści. A jednak Speer nie potrafił przyznać, że był zaangażowany w tworzenie obozów koncentracyjnych. Był mistrzem dostosowywania się do nowych warunków. Prawdziwym kameleonem, czymś więcej niż oportunistą. Potrafił się zmieniać w razie konieczności. Te ciągłe zmiany i publiczne wyznawanie żalu zniszczyły przyjaźń, która powstała jeszcze w czasach III Rzeszy.
1971 przyjaciel i dawny towarzysz partyjny Szpera, Rudolf Wolter, miał wszystkiego dość. Napisał: drogi Albercie, nie przestajesz przedstawiać siebie coraz wyraźniej jako zbrodniarza, dla którego 20 lat więzienia to za mało. Proponuję, abyśmy spotkali się ponownie dopiero wtedy, kiedy ten okres się skończy. Kiedy przestaniesz się interesować wyłącznie oczyszczeniem własnego nazwiska. Twój stary A. Albert Speer był dawniej jednym z najpotężniejszych ludzi w Niemczech. Teraz stał się samotny. Jego stosunki z żoną były chłodne. Nie miał żadnych przyjaciół. Wydaje się, że nie potrzebował namiętnej miłości od kobiet, ani silnej przyjaźni od mężczyzn. Był samotnikiem. Zdaje się, że były nazistowski boss nie czuł się dobrze w swoim domu w Heidelbergu. Byłem tam. Miałem wrażenie, że to dom duchów, jakby nikt tam nie mieszkał. Dwukrotnie mijałem jego żonę, ale nigdy nas sobie nie przedstawiono. Nie było to ciepłe domostwo. Speer miał 6 dzieci, ale szukał samotności poza rodziną. Pod koniec lat 70. przyznał żonie Margarecie, że ma romans. To musiał być dla niej dotkliwy cios. Speer znowu był sobą. Uczuł się kochany i znowu znalazł się w centrum uwagi. W ogóle nie przejmował się ludźmi, którzy przez cały ten czas pozostawali u jego boku. Publicznie opowiadał o brzemieniu i urazach związanych z nazistowską przeszłością. Prywatnie rozkoszował się romansem z 2 razy młodszą od siebie mężatką o niemiecko-brytyjskich korzeniach. Jego ukryta kolekcja dzieł sztuki pozyskana od nazistowskich handlarzy w czasie wojny była kolejną tajemnicą. Stary przyjaciel rodziny Speera, Robert Frank, ukrył około 30 obrazów. Po jego śmierci dzieła sztuki trafiły do garażu niedaleko Bonn. Albert i rodzina Franka zgodzili się podzielić skarbem po połowie. Speer chciał pozostać anonimowy. W tamtych czasach wielu handlarzy i kupujących nie zadawało zbyt wielu pytań o pochodzenie dzieł sztuki. Od 1933 roku aż do późnych lat 90. trwał ożywiony handel dziełami sztuki o nieznanym pochodzeniu. Nikt nie zadawał sobie zbyt wiele trudu, żeby je sprawdzać. Wielu marszandów prawdopodobnie wiedziało, że mnóstwo z tych dzieł zostało zrabowanych lub nabytych na drodze wymuszonej sprzedaży od Żydów, którzy chcieli uciec z III Rzeszy. W 1981 wątpliwe pochodzenie obrazów Speera można było ukryć lub zignorować. W katalogu aukcji właściciel był wymieniony jako prywatny kolekcjoner. Pomijano także nazwisko poprzedniego nabywcy, podejrzanego handlarza Hitlera, Karla Haberstocka. Nie ulega wątpliwości, że Speer kupował obrazy zrabowane żydowskim handlarzom i kolekcjonerom. Dostarczał mu ich Karl Haberstock, jeden z największych grabieżców dzieł sztuki. Mimo niejasnego pochodzenia obrazów, ich anonimowy właściciel, zbrodniarz wojenny Albert Speer, miał wkrótce zbić kolejną fortunę na swojej nazistowskiej przeszłości. Obrazy sprzedawano stopniowo w domu aukcyjnym w Kolonii. Po każdej transakcji anonimowy właściciel odbierał należność w gotówce. Bez rachunków, podpisów i dowodów. W sumie zarobił około 1 000 000 marek. Nie mam pojęcia, co się stało z tymi pieniędzmi. Później wdowa po nim pytała, czy nic u nas nie zostało, ale wszystkie należności wypłaciliśmy. Mieliśmy na to dowody. Potem okazało się, że chodziło o inną kobietę.
Speer miał romans w Anglii. Cherchait la femme, als wir erfuhren, dass in England ja noch eine Liaison hatte. Okoliczności ponownie ułożyły się pomyślnie dla ulubieńca Hitlera. Jego kochanka mieszkała w Londynie. Kiedy telewizja BBC zaprosiła go na wywiad, połączył przyjemne z pożytecznym. Speer potrafił wykorzystać media. Pojawiał się w programach telewizyjnych na całym świecie. Zmarł w Wielkiej Brytanii, kiedy przyjechał na jeden z wywiadów. Jak na ironię, jego ostatni wywiad dotyczył zrabowanych dzieł sztuki i wymarzonej stolicy Hitlera, którą Speer pomógł zaprojektować. Był marzycielem. Kiedy zobaczył ten model, zawładnął nim entuzjazm. Zapomniał o wszystkich swoich politycznych problemach. 76-latek spotkał się ze swoją kochanką w stolicy Anglii, którą jego dawny szef chciał zniszczyć. Być może Speer zapomniał o swoich problemach, ale to miał być jego ostatni romans. Człowiek, który nadawał pęd nazistowskiej machinie wojennej, zmarł z powodu krwotocznego udaru mózgu. Kochanka do końca wytrwała u jego boku. Można powiedzieć, że był to dla niego szczęśliwy wypadek. Być może zabrzmi to cynicznie, ale miał całkiem przyjemną śmierć. Oczywiście było to o wiele gorsze przeżycie dla towarzyszącej mu pani. Dla ulubieńca Führera nie był to najgorszy możliwy koniec. Speer miał lekką śmierć w porównaniu ze swoimi ofiarami z obozów pracy przymusowej. Los jeszcze raz uśmiechnął się do tak zwanego dobrego nazisty. Speer był winien wielu zbrodni. Powieszono nawet jego zastępcę. To niepojęte, że szefa uniewinniono, a jego prawą rękę skazano na śmierć. Speer miał niebywałe szczęście. Protegowany Hitlera do samego końca potrafił utrzymać swój starannie wypracowany wizerunek niewiedzącego o niczym niewinnego i porządnego człowieka. To było jego największym osiągnięciem. Wiele dowodów, które obarczały go bezpośrednio winą za prześladowanie Żydów, ujawniono dopiero po wielu latach i właśnie wtedy jego maska zaczęła pękać. Ostatecznie mit Alberta Speera obalił młody doktorant Matthias Schmidt. Dawny towarzysz ministra uzbrojenia Rudolf Wolter pomógł ujawnić prawdziwą skalę jego zbrodni. Dostarczył dowodów na to, że tak zwany dobry nazista był zaangażowany w wysiedlenie Żydów z Berlina. Liczby zapisano z typową dla nazistów dokładnością. Przejęto 23 765 żydowskich mieszkań. Wysiedlono 75 tysięcy osób. Później Albert Speer kazał Wolterowi zlikwidować wszystkie dokumenty obciążające go odpowiedzialnością za nazistowskie zbrodnie. Proponuje, by strony związane z tematem przestały istnieć. Czytając to, wiedziałem, że wpadłem na trop ogromnego fałszerstwa. Pojechałem do Berlina i zacząłem badania od początku. Wtedy ukazało mi się inne oblicze Speera. Stało się jasne, że Albert Speer rozpoczął przebudowę Berlina, nie okazując żadnego szacunku ludności żydowskiej, która w końcu została wymordowana. Po jego śmierci historycy doszli do wniosku, że Speer odegrał kluczową rolę w usuwaniu berlińskich Żydów pod koniec lat 30. i podczas wojny. Jako generalny inspektor budowlany kazał wysiedlić tysiące ludzi, którzy zostali deportowani, a później zamordowani. Wysiedlenia w Berlinie postrzegam jako pierwszą stację kolei, która kończy swój bieg w Oświęcimiu.
Albert Speer przez całe życie ukrywał swoją wiedzę o zbrodniach popełnionych w obozach koncentracyjnych. W końcu jego kłamstwa zostały ujawnione. Dysponujemy obecnie dokumentami, które dowodzą, że wiedział o Oświęcimiu. Jeden z nich stwierdza, że generalny inspektor budowlany zainwestował ponad 13 milionów marek w przemysłową rozbudowę tego miasta na potrzeby wojny. Speer zrobił karierę na kłamstwach dotyczących Holokaustu. Speer pogodził się ze śmiercią tysięcy Żydów i robotników przymusowych, by zapewnić sobie awans. Co pozostało z tak zwanego dobrego nazisty? Nie było dobrych nazistów, a nawet jeśli, to Speer nie był jednym z nich. Popełnił zbyt wiele zbrodni. Warto pamiętać o całej armii złożonej z milionów robotników przemysłowych, którzy pracowali w przemyśle zbrojeniowym. W 1944 roku nadal żyło około 700 tysięcy więźniów obozów koncentracyjnych. Pół miliona z nich pracowało dla Speera. Takie są fakty. Albert Speer kłamał na temat swojego udziału w nazistowskich zbrodniach wojennych i sporo na tym zarobił. Sprzedawał nie tylko obrazy, ale również szkice wykonane przez Hitlera, które zatrzymał. Nie chciał, by uważano, że czerpie korzyści ze swoich stosunków z Hitlerem. Wiadomo, że sprzedał przynajmniej jedną pracę Adolfa, którą miał w swojej kolekcji. To znaczy, że zależało mu na pieniądzach, ale również na tym, jak go postrzegano. Potrafił załatwiać różne rzeczy w tajemnicy. Po cichu. Próba uzyskania jak najlepszej ceny za szkice Hitlera wyszła na jaw dzięki korespondencji. Kupiec oferował 3,5 tysiąca dolarów, a Speer chciał dostać 4 tysiące. Napisał: załączam fotokopię trzech szkiców Hitlera. Żałuję, ale nie mogę zaakceptować ceny niższej niż proponowana za żaden z nich. Architekt, który zbił fortunę na kłamstwach, ponownie zarabiał dzięki dobrom zgromadzonym podczas wiernej służby w szeregach partii nazistowskiej. Jeśli przyjmiemy, że takie dyskretne prowadzenie interesów i pozyskiwanie pieniędzy miało na celu oszukanie rodziny i finansowanie kochanki, to wszystkie elementy do siebie pasują. Speer starał się spieniężyć wszystko, co miał. Dlaczego nie miałby sprzedać szkiców Hitlera? Nie możemy wysoko cenić moralności takiego człowieka. W 2006 roku dom aukcyjny w Kolonii sprzedał obraz Jakoba Filipa Haketa z okresu wczesnego romantyzmu. Podejrzane nazwisko nie pojawiło się w katalogu. Żydowski marszant Londynu zapłacił za dzieło 430 tysięcy euro. Chciał unieważnić transakcję, kiedy dowiedział się, że poprzednim właścicielem był Albert Speer. Tak ujawniono kolejną tajemnicę. Speer miał w swojej kolekcji dzieła sztuki, które zostały skradzione żydowskim handlarzom sztuki i kolekcjonerom. Albert Speer zdobył fortunę, manipulując swoją nazistowską przeszłością. W końcu udało się obnażyć jego kłamstwa i zbrodnie. Był bardzo umiejętnym kłamcą. Doskonale potrafił ukrywać informacje i dochowywać tajemnicy. Z pewnością byłby świetnym pokerzystą. Albert Speer był zbrodniarzem wojennym. Popełniał zbrodnie przeciwko ludzkości. Gdyby sędziowie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze wiedzieli wszystko o jego działalności w III Rzeszy, z pewnością zostałby skazany na śmierć. Po wyjściu z więzienia Spandau starał się jedynie potwierdzić własne kłamstwa. Ciągle stąpał po bardzo cienkiej linie, ale nigdy nie spadł. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Robert Samot.